przed wami szyderczy skrót filmu o parku rozrywki, który zostaje ponownie otwarty, żeby dinozaury miały rozrywkę. Zostańcie do końca, zdradzę wam swoją prawdziwą ocenę tego filmu, ale zanim tam dotrzemy, zostawcie suba, nikomu nie stanie się krzywda. Dobrze? I zostawcie już lajka. Dziękuję najpiękniej. A teraz posprzątamy wybieg. No, God, please, no! Gdzieś w kurniku z jajec wykluwają się małe dinozaury i jeden stawia swoją wielką racicę na śniegu. Oszukali mnie! A mały blondas po siedzeniu w wiarze z lat 60. ładuje dupsko do samochodu ze starszym bratem, którego starzy wyśmiewają, że ma dziewczynę! Ale on nie ma na to czasu, bo musi robić lokowanie. Zostawcie mnie i moje Beats by Dre w spokoju. Zwożą ich na lotnisko, gdzie matka przypomina, żeby odbierali telefony i żartuje, że gdy będą goniły ich dinozaury, mają uciekać. Teraz to jest śmieszny, wyrodne ci. Po wylądowaniu dopływają promem na Isla Nublar, gdzie czeka na nich jakaś niewidoma. Podczas gdy ciotka urabia inwestorów interaktywną animacją. Ło! Dam ci 100 milionów pieniędzy na co tylko zechcesz. Podjarany gówniak wszędzie wbiega z otwartą gębą, łapiąc wszystkie komary i muchy, podczas gdy Zak ma wywalone jaja na wszystko poza dupeczkami. Jak on świetnie sobie radzi z rozłąką. I gdy pierwszy raz od 7 lat spotykają ciotkę Claire, od razu przekazuje ich z powrotem asystentce, bo ma ich w dupie. Nie wiedziałem, że zajmowanie się dziećmi jest takie proste. Może sobie jednak zrobię? Wsiada do peptipoptera pilotowanego przez właściciela całego parku, no bo ktoś w tym filmie musi się rozjeść. I po wystartowaniu z 3 promilami we krwi lecą obejrzeć nowego dinozaura płci żeńskiej, który jak się okazuje jest większy i bardziej niebezpieczny niż się spodziewali. Ty oglądałeś kiedyś jakiś film, głąbie? Claire opowiada, że dostawca jedzenia prawie stracił rękę, a reszta załogi boi się o swoje życie. I gadzina próbowała też zbić szybę. Ile ty wyżłopałeś tych piw przed lotem? Masz z tym problem? Nie wierzy zapewnieniom Rudej, że wszystko jest tip-top i każe sprowadzić tu Owena Grady, byłego żołnierza, który trenuje właśnie grupę Velociraptorów i gdy tylko udaje mu się nad nimi zapanować, pojawia się wojskowy cyngiel i namawia, żeby wykorzystać je na polu bitwy. Ej, a myślałeś, żeby przyczepić im do głów lasery? To by było zajebiste! Piu, 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 piu! Nagle świniak wciąga świeżaka na wybieg, więc Owen wbija do środka, opanowując sytuację. Zaraz. Używasz eyelinera? Po czym w ostatniej chwili sam ledwo ucieka pod bramą. Zapomniałeś o kapeluszu, Indianie Jonesie. Gdy asystentka Claire papla przez telefon, Zack i Gray uciekają jej, dołączając do gapiów oglądających, jak bezbronna koza zostaje rozszarpana. Po czym ich matka, dowiadując się od Zacka, że nie są z ciotką, od razu do niej dzwoni przypomnieć, że jest wredną rudą pizdą. Więc obiecuje, że jutro spędzi z nimi cały dzień. A może nawet zostanie do końca filmu? Rudzielec zajeżdża swoim nowiusieńkim Mercedesem pod lepiankę Owena, który grzebie właśnie w MZ-ce. I z ich rozmowy szybko wynika, że już ją poluzował. Więc przy okazji tłumaczenia, jakie potrzeby mają dinozaury, przypomina jej, jak to się robi. Oh yeah, znam te ruchy. Podjeżdżają nowiusieńkim Mercedesem obejrzeć Indominus Rex, ale gdy gruby spuszcza żarcie, zamiast niej pojawiają się alerty, że wybieg jest pusty, a Owen zauważa na ścianie ślady pazurów. O nie, ćwiczyła salto od ściany. Ma wbudowany implant lokalizujący, więc Claire rusza swoim nowiusieńkim Mercedesem w stronę centrali. Ja też czekam na przelew za to lokowanie, Mercedes. I jednocześnie dzwoni do nich, żeby namierzyli tę gruboskórną pokrakę. Nie wystarczyło tylko zadzwonić, zamiast jechać tam osobiście? A no tak, Mercedes. Korzystając z okazji, że korpo szczurzyca nie stoi im nad głowami, chłopaki robią bardzo mądrą rzecz i wchodzą do klatki potwora popatrzeć na ścianę. No, fajna. Gdy nagle okazuje się, że Indor cały czas siedzi tam w krzakach i robi ich w chuja.
Zaczynają uciekać i jeden z pracowników zostaje zeżarty, a Owen i Gruby ledwo uciekają, ale Dino ich dogania. A że Gruby jest gruby, zostaje wciągnięty jako drugi, a Indiana Jones oblewa się benzyną, żeby nie waliło mu spod pachy i Zembol go nie wykrywa. Mądra dziewczynka. Gdy gówniaki jadą kolejką, młodszy zaczyna beczeć, że ich starzy się rozwodzą, bo znalazł listy od dwóch różnych adwokatów i po zrobieniu researchu dowiedział się, że to adwokaci rozwodowi. To jakieś origin story Batmana? Na co Zack, jak na starszego brata przystało, każe mu przymknąć mordę, bo spłoszy maniury. Taki brat to skarb. Wściekły jak pierun, Owen wdziera się do centrali, przekonany, że Dino założyca specjalnie zrobiła ślady pazurów, żeby upozorować ucieczkę. Bo jego zdaniem jest co najmniej po magistrze. Podczas gdy mięso armatnie zajmuje właśnie pozycję. Już oglądałeś ten film? Każe im przerwać misję, ale myślą, że są najmądrzejsi we wsi i po chwili dowódca znajduje kawał mięcha z nadajnikiem, który najwyraźniej sobie wydrapała. Bo jest taka mądra! Po czym zauważa na sobie krople krwi, więc po 8 minutach patrzy w górę i zaraz odkrywa, że Dino cały czas stoi za nim. Kamuflaż? Idealna atrakcja! Mamo, zobacz, jak go nie widać! Reszta ekipy po kolei ginie, dodając kolejne kreski do wzoru. Po czym Owen każe ewakuować wyspę i zacząć używać prawdziwej amunicji zamiast cheatosów. Ale Rudom interesują tylko pieniążki, a nie jakieś racjonalne rozwiązania, więc obrażony opuszcza pokój wielkiego chytrusa. Po czym Claire rozkazuje zamknąć wszystko od północy. W sensie na północ od ośrodka, nie o godzinie, gdy odwiedza was stary. Chłopacy w ostatniej chwili przed zamknięciem odjeżdżają żyrosferą, podczas gdy właściciel wypytuje głównego doktorka, z czego on do k***y ugotował tego Dino Mutanta. I dowiaduje się, że trochę z żaby, trochę z węża, trochę z mątwy, trochę z dupy. I mimo, że sam kazał mu stworzyć bestię, która będzie wyglądała cool, wściekły zapowiada, że zamknie cały park i przejmie jego badania. No chyba, że z jakiegoś powodu nie dożyje do końca filmu, ale co jeszcze? Trochę. Gdy gówniaki podziwiają dinozaury z bliska, nagle dostają komunikat, że koniec zabawy i mają wracać. Ale Zack o dziwo postanawia być fajnym bratem i pojeździć trochę dłużej. A Rudzielec tymczasem dowiaduje się, że asystentka ich zgubiła. I przez 30 ekranowych minut nie wspomniała o tym Claire, bo jej głównym zadaniem jest bycie kretynką. Więc Ruda od razu do nich dzwoni, ale tracą zasięg i w dodatku wszyscy z ochrony są zajęci stawianiem pasjansa, więc decyduje, że odnajdzie ich sama. Czyli pozwoli Owenowi zrobić wszystko za nią. Znajduje go i błaga o pomoc, ale nie potrafi nawet odpowiedzieć, po ile mają lat. Podejrzewam, że co najmniej tyle, ile masz ich w dupie. Oni tymczasem trafiają na zniszczoną przez Indominus Reximus bramę, więc oczywiście w nią wjeżdżają. Bo co złego może się stać? Gdy podziwiają stado ankylozaurów, nagle okazuje się, że bestia stoi za nimi w marynarce Moro i po kopniaku w dupę odbijają się jak piłeczka w pinballu. Po czym Indomina przekręca ich swoimi małymi łapkami do siebie i wsadza paluszek, a później próbuje ich połknąć. To tak jemy? Chyba najpierw trzeba pogryźć, tak? Zaczyna nimi naparzać o glebę, aż w końcu się wypinają i nie mając wyjścia skaczą do wody i wychodzą na brzeg. A tamta dwójka jadąc nowiusieńkim Mercedesem Jeepem na moment się zatrzymuje, żeby Ruda przekonała się na własne gały, że dinozaury to też ludzie, a nie tylko liczby w Excelu. Dobra, dobra, ja oglądałem z tobą wywiady, wiem, że potrafisz płakać na zawołanie, oszustko. Gdy Owen widzi całą łąkę martwych dinozaurów o jakiejś nazwie, które nie zostały zjedzone, dociera do niego, że ona zabija dla sportu. Tak? To jak się nazywa ta dyscyplina? Docierają do zniszczonej żyrosfery i dochodzą po śladach do wodospadu, gdzie mimo protestów Owena, Ruda zakasuje cycki i rusza razem z nim na dalsze poszukiwania. Bo teraz... bałaby się wrócić sama. Chłopaki trafiają do zapyziałego ośrodka z pierwszego Jurassic Parku i znajdują starego Jeepa, którego bez problemu odpalają, jak to zawodowi mechanicy. A zaraz po nich pojawia się Jacek i Barbara, których odwiedza zębata morda, ale jej uciekają. A gdy odtwarza kultową scenę z pierwszej części, drąc ryja...
Zauważa nagle Peptipopter pilotowany oczywiście przez właściciela. I gdy chwilę później cyngle ją zauważają, jest już przed nimi. Co? I mimo, że grzeją do niej z mini działa, i tak dobiega szybciej do ptaszarni. Co? Robi tam awanturę i pterozaury zaczynają odlatywać, oczywiście prosto w Peptipopter, który najlepszy pilot świata rozbija. Chyba jednak nie zamknie tego cyrku. Wśród 20 tysięcy turystów zagonionych jak bydło na główny deptak rozchodzi się alarm ostrzegający, że za 2 sekundy nadleci zagłada. Super, punktualność jak w PKP. Gdy na miejsce docierają też chłopaki i asystentka w końcu ich znajduje, po czym błyskawicznie zostaje porwana przez pteranodony i zrzucona do laguny mozazaura, który pożera ją i pterodaktyla. Nie, ale opowiedzcie, jaki wy mieliście ciężki dzień w pracy. Pojawia się też ruda brocha i Owen, który zostaje zaatakowany. Ale o dziwo Claire go ratuje, więc gdy tylko wstaje, zaczyna ją całować. Ale dlaczego? Wpadają na chłopaków i zaczynają się zwijać, gdy Hoskins z okazji śmierci szefa przejmuje kontrolę. A wąsacz z centrali przekazuje, że ma zamiar wykorzystać raptory do złapania Irexa. Na co Owen wściekły jedzie do niego tak długo, że aż się ściemnia. I gdy tylko wysiada, strzela mu w ryj. Też byłbym zły, gdybym musiał przez kogoś jechać 3 dni. Erekcja Hoskinsa jest już jednak zbyt twarda na myśl o realizacji tego kretyńskiego pomysłu, więc Owen odpuszcza i pomaga im ustalić skuteczny plan akcji. Po czym daje raperom powąchać zużyte skarpety Irexa i spuszczają je ze smyczy. To się nie skończy dobrze, prawda? Velociraperzy po chwili odnajdują zagubioną koleżankę, ale coś za długo ze sobą gadają i do Owena dociera, że Indominus Reximus jest też po części raptorem. Zaraz się dowie, że tak naprawdę to jego matka. Dogadują się, że teraz ona będzie alfą w stadzie, więc zaczynają do niej grzać. Ale ekipa ginie jeden po drugim, a Barry zostaje uwięziony w pniu, więc Owen odpala motorynki i odciąga niebieską. A gdy Ruda siedzi z bachorami w ciężarówce i zapewnia, że będzie fajowo, do okna wali zakrwawiony statysta i wbija się ryjem raptor. Rzeczywiście, zapowiada się bardzo miło. Więc wciska gaz do dechy swoimi szpilami, ale mają otwarty tył i dwaj MC raperzy ich doganiają. Więc jednemu robi obcierkę, a drugi zostaje potraktowany elektrycznym pogrzebaczem, po czym na gotowe dojeżdża pan Grady. No najlepiej jeździć sobie skuterem zamiast pomóc. Docierają do laboratorium, gdy sługusy tego Hoskin syna wszystko już zwijają dla siebie. A on jak na debila przystało tłumaczy im cały złowieszczy plan. Chociaż nikt go o to nie pytał. I wyjawia, że zmanipulował firmę właściciela, żeby stworzyli Indominus Rexia. A później mógłby stworzyć jej mini wersję i wykorzystać jako wojskową technologię. I gdy pałuje się, jak genialny to plan, do laboratorium wbija nagle Delta i mimo, że próbuje ją uspokoić, i tak go zeżera. A reszta ucieka na zewnątrz, gdzie zostają otoczeni przez raptory. Ale Owen odpina niebieskie GoPro, więc od razu staje się znowu ich alfą. I gdy pojawia się Irexix, atakują, dostając konkretny wpierdol. Gdy Claire chowa się z chłopakami w jakimś kiosku, mały blondas podpowiada, że potrzebują więcej zębów, więc idzie pod wybieg numer 9 i każe wąsowi go otworzyć, bo tam jest zamknięty Rambo. Wyłazi z niego oczywiście Tyrannosaurus Rex, od którego Ruda jest szybsza w szpilkach i wyznacza mu racą przeciwnika. Berek! Dają sobie po mordach jak dwie baby, aż w końcu przy pomocy raptorów weteran parku spycha ją pod sadzawkę mozazaura, który ją wżera. I po porozumiewawczym spojrzeniu, że jest spoko, wszyscy się rozchodzą. A kolejnego dnia T-Rex drze mordę, że wszystko jest tu znowu jego. Teraz taki cwajak. A teraz czas na werdykt. Moim zdaniem Jurassic World tak naprawdę to... cudo! I daję mu 8 na 10. Ten film to czysta rozrywka. A jak wy oceniacie ten reboot? Napiszcie w komentarzach. I zostawcie suba, albo was dojadę. Widzimy się w kolejnym szyderczym skrócie. Do zobaczenia! Przedwoli! Szyderczy skrót filmu o dinozaurach, które stają się tylko przedmiotem na sprzedaż. Dla producentów. Congratulations. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, bo co wam szkodzi? A teraz wejdziemy do klatki z koniozaurem. No, God, please, no! Gdzieś w podwodnym kiblu
Jeden z marynarzy uspokaja ziomka na mefedronie, że wszystkie kreatury są to już dawno martwe. Tak? To poczekaj 2 minuty. Po czym odcinają próbkę Indominus Rex i odsyłają gumą balonową na górę, a że nie mają lusterka wstecznego, umyka im nadchodzące Kilimandżaro i kontakt się urywa. A jeden z pilotów Peptipoptera nagle wpada na trop. What is that? No na pewno nie dinozaur! Trex goni za biednym gamoniem, który gubi po drodze tablet i podwodna furtka oczywiście pozostaje otwarta. A jemu w ostatniej chwili udaje się uciec i ekipa obszczywa się ze szczęścia. A więc już zawsze wszystko będzie do... Albo nie. Tymczasem w CBeebies trąbią, że w Nubla Blubla lada moment wyje szambo, a jak na bezrobotnych przystało, aktywiści żądają ochrony dinozaurów przed ponownym wyginięciem, bo są bardzo potrzebne. Aż sprawa nabiera takiej wagi, że przekupują nawet Goldbluma, żeby pojawił się na planie i przez pół godziny poudawał zainteresowanego, sugerując, że trzeba pozwolić im zdechnąć, bo inaczej wydarzy się coś. Tego boję się najbardziej. Ruda prowadzi organizację naciągającą frajerów na finansowanie dinozaurów i udaje jej się namówić na spotkanie jakąś kongreswomankę, do czego już nigdy nie wrócimy. Nie mogę się doczekać. A chwilę później telewizja mówi, że rząd ma wywalone jajca na mamuty i to sprawa między nimi a Bogiem. Bogdana w to nie mieszajcie. Podstarzały multitryliarder o nazwisku Lockwood zaprasza Claire do siebie, a na miejscu wita ją zarządca majątku webiący się Eli. Hello Claire, I'm Eli. Jesteś czarnym charakterem, prawda? I opowiada, że piętro niżej to John Hammond i właśnie Benjamin Lockwood razem pobrali pierwszą próbkę DNA dinozaura, ale stwierdzili, że wspomną o jego istnieniu dopiero przy tym sequelu. Nagle zajeżdża pan Paweł swoją dwukołową korwettą i tłumaczy ze łzami w dupie, że przygotowali rezerwat dla koniozaurów i wszystkie uratują. A Eliza bajeruje Rudą, że potrzebują dostępu do całego systemu, żeby mogli je zlokalizować, a w szczególności niebieską. Niebieską najbardziej by chcieli niebieską! To nie jest ani trochę podejrzane. Rudzielec stwierdza jednak, że i tak nigdy jej nie złapią, bo wyczuje ich zapach z kilometra. A nie dysponują przypadkiem technologią? Na co Eliza odpowiada jej, że przecież zna kogoś, kto jej w tym pomoże i pewnie pojawi się w kolejnej scenie. O, ciekawe kto to? Zajeżdża do Owena, który buduje kolejny sierociniec i zabiera do baru, gdzie kłócą się, kto kogo bardziej zostawił, bo wygląda na to, że między filmami się... Po czym szantażuje go emocjonalnie, że niebieska żyje i odchodząc informuje, że jutro odlatuje samolot. Ten, o którym myślę? A, to wiem który. Wieczorem Star-Lord pałuje się do samego siebie, oglądając jak w cosplayu Hanna Solo trenował małe dinozaury. I dzień później odlatuje z nimi, docierając na Blubla Bean Bar, gdzie poznają aktualnego militarnego poczochrańca. Jestem pewien, że nic nie kombinuje. Gdy jadą po bilety, szparzasta wybiega z Nysy i nie może uwierzyć własnym oczom w to, co widzi. Wow, żyrafa. Jest tak wzruszona, że prawie płacze, bo nigdy nie sądziła, że kiedykolwiek zobaczy dinozaura na żywo. Czyli nie odwiedziłaś wcześniej parku i mimo pracy w organizacji ratującej je nadal nie sądziłaś, że kiedykolwiek zobaczysz któregoś na żywo? Czy jesteś jakaś głupia? Przy użyciu nerda wchodzą do wieży radiowej i udaje im się zlokalizować dinozaury za pomocą chipa, które każdy z nich ma. Chipa. Ale wojskowego interesuje najbardziej niebieskie, więc zostawia Rudą z nerdem, bo jest Ruda. A gdy Owen widzi na Game Boyu, że dalej nie dojadą, idzie pieszo. I po odnalezieniu jej już mają się znowu zakumplować, ale nagle dostaje strzałkę usypiającą od cyngla. Postać wojskowego, który w każdym filmie jak leci okazuje się zły, okazuje się zły? Co za twist. Jeden z trepów postrzela niebieską i Owen też dostaje strzałkę. Na co szpara macha giwerom i ustalają, że zajmie się Velociraperem, a dopóki będzie żył, Whitley jej nie zabije. Będzie żyła do samej śmierci, a może nawet dłużej. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, Eliza też okazuje się zła i objeżdża cyngla z góry na dół, że dinozaury miały być na wczoraj. A niebieską ma mu przywieźć jak najszybciej, bo jak nie, to zobaczy. Wyginęły 66 milionów lat temu, a tobie dzień zrobi różnicę? Sparaliżowanego Owena odwiedza tymczasem buchorożec. O, oglądałem Fantastyczne Zwierzęta. A gdy po akcji się zwija, na trawniku pojawia się lawa. I mając minimalną kontrolę nad swoim zwieraczem, przetacza się jak worek ziemniaków o włos, unikając spalenia. I tak powinien wyglądać jak ziemniak z ogniska, ale dobra. Tymczasem po erupcji, Ruda i Nerd zostają nagle zamknięci, ale udaje im się otworzyć jedno wejście, które oczywiście prowadzi prosto do parku. O kurwa.
to Darth Vader. W ostatniej chwili wbiegają drabiną na górę i zamykają wieczko, a po sraniu w lesie nadbiega Owen z całym zwierzyńcem i trafiają na żyrosferę. Ale nagle pojawia się Karnotaur, który tylko się gapi. Ale później pojawia się T-Rex, który po chwili odchodzi. Emocje. Staczają się na dół, gdy Owen za nimi biegnie jak bezpańska koza wśród wulkanicznego dymu, który już dawno powinien go usmażyć na well done. A po upadku do wody, po którym powinien zostać z nich sorbet, Rambo ich ratuje. A już miałem nadzieję, że nerd zginie. Strasznie mnie wkurwa. Gdy opalają się na brzegu, widzą jak tamci transportują dinozaury peptipopterami i docierają do portu, patrząc jak załadowują kolejną arkę Noego. Po czym przypominają sobie o erupcji wulkanu i biegną na statek. Ona sobie wkręciła nogi w szprychy? A gdy spowalnia ich meteoryt, wskakują na ciężarówkę, która oczywiście umie latać. I bezpiecznie docierają do środka, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. Ale żyrafa zostaje sama i płacze, ginąc w dymie. O nie, piksele. W międzyczasie jest Gredek, który podpierdolił zęby od konia z Hollywood. Też wyraża swoje niezadowolenie z faktu, że dinogady jeszcze nie dotarły. Nikt w tym filmie nie może poczekać dzień dłużej na dinozaury. Więc Ella obiecuje mu paszę i prowadzi na dół, pokazując prototyp Indoraptora, nad którym pracuje. Bojowego dinozaura, który będzie słuchał rozkazów ludzi. Wow, to brzmi super przez pierwsze 2 sekundy. Szparzasta potrzebuje krwi do uratowania niebieskie, a pod ręką mają oczywiście tylko T-Rexa, z którego udaje im się odessać trochę petroliny, ale cieć nieświadomie ich zamyka, wybudzając bestie. Na szczęście Owen robi fikołka. A myśleliście, że lekcje WF-u są do niczego? Wnuczka starego Zgreda zakrada się do tajnej piwnicy, gdzie już na nią czeka specjalnie zapauzowany film z Owenem w rewelacyjnej jakości, z którego dowiaduje się, że niebieska jest kluczem do kontrolowania reszty velociraptorów. Gdy nagle zjawia się teatr ekspozycji i okazuje się, że Dr. Wu też macza w tym palca. Maisie zdradza swoją pozycję, gdy poznaje nowego kolegę i zostaje zamknięta w pokoju, a do Lockwooda dociera, co kombinuje ta Wajza, i każe mu zgłosić się na pały, ale on zamiast tego psuje mu laskę. To miało wartość sentymentalną, biegaj po zmiotkę. Szparzasta ratuje niebieską, a statek przybywa na miejsce i nerd zostaje wzięty za jednego z mięśniów i się oddziela. Mam nadzieję, że zginie. Reszta wjeżdża na posiadłość Lockwooda, ale zostają przyłapani i wtrąceni do celi jak jakieś dinozaury. Podczas gdy koń hollywoodzki wita wszystkie przybyłe stereotypy. Хорошо. Mienia zawód? Maisie przedostaje się do dziadka, odkrywając, że nie przeżył utraty laski. I gdy wparowuje tam Eliza, ucieka do windy dla krasnali, gdzie patrząc na foto odkrywa Photoshopa. A po wydostaniu się z celi przy pomocy zakutego łba, Owen i Ruda wpadają na nią i zabierają na podglądanie kretyńskiej aukcji, akurat gdy wjeżdża Indoraptor, i prezentują najbardziej idiotyczną broń świata, która polega na tym, że Treb wymierza bronią w cel i uruchamia sygnał dźwiękowy, po którym Indoraptor rusza do ataku. To jak celowanie wskaźnikiem laserowym z kilometra, żeby Seba wiedział, do kogo podbiec i mu przypierdol. Nadziani statyści zaczynają licytować, ale koń hollywoodzki powtarza, że to tylko prototyp i nie jest na sprzedaż, bo nie mogliby zasnąć z myślą, że byli wobec kogoś nieuczciwi, a Owen wpuszcza im tyranozaura i wszyscy latają jak szmaty na wietrze, podczas gdy on napierdala się z budżetowym Darth Maulem i nagle na sali nikogo już nie ma. Halo? Jest tu kto? Obecny jest tylko pan Cyngiel, który widząc Indoraptora usypia go i wchodzi se do klatki pożyczyć zęba, bo lubi, ale Dino leci z nim w kule, ciesząc mordę, bo dorzucili mu też DNA prankstera. Odgryza mu rękę, a po uwolnieniu się zeżera też konia hollywoodzkiego i całą zawartość windy. Gdy Eliza znajduje Maisie, każąc ją zwrócić, a gdy nie chcą, pyta: a jak myślicie, co poróżniło Hammonda i Lockwooda? Ten drugi nie miał wnuczki, proste. Mieli zgadnąć, o co pokłóciły się dwie fikcyjne postacie, z czego jedna dopiero zaczęła istnieć? Wajza wyjawia, że Lockwood chciał odzyskać swoją córkę, więc ją sklonował i jest nią Maisie. Nie mam komentarza, jestem w szoku. Indor nagle potrąca cyngli stojących na torach i wszyscy się rozbiegają, a sługusy ładują materiały z laboratorium, zachowując maksimum precyzji. No wsadź to dokładnie w flejtuchu, zasrany. Nie żeby to kogoś obchodziło, ale dwójka nerdów się uwalnia, po czym wypuszczają niebieską, która ma też DNA kundla. Niechcący jednak robi wyciek trującego gazu i odlatuje w wybuchu niczym prehistoryczna gwiazda kina akcji.
Arnold Schwarzenegger. Ekipa Owena bawi się w ciuciu babkę z Indorem, aż w końcu chowają się na wystawie i wyłączają światło. Ale mundrale restartują system i wpada do ich gabloty. Po czym mała chowa się w windzie dla krasnali i dla większego napięcia zamyka drzwi w ostatniej chwili. Wow, musiały być zrobione co najmniej z tarczy scenarzystów. Owieczka Dolly zamyka się w pokoju i chowa pod kołdrą, bo jak wiemy, to chroni przed wszystkim. Ale i tak przyłazi do niej Indoraper i wyciąga gałąź, gdy nagle pojawia się Owen, a zaraz za nim Niebieska. I gdy uprawiają zapasy, Maisie prowadzi go przez jeden z leveli Uncharted, ale się ześlizgują. Na szczęście wtedy pojawia się szalona ruda. Znowu się nachlałaś? Celuje swoją procą w Owena i naciska spust, a Indor skacze i prawie się zapada, po czym na dokładkę pojawia się Niebieska i nabija go na szaszłyka. Napiszcie w komentarzach, jak nazwalibyście to danie. Przez ulatniający się gaz dinozaury w celach się duszą, więc wypuszczają je z klatek, ale Claire nie ma jaj wypuścić ich na zewnątrz, bo życie ludzi na całej planecie jest ważne. Zaraz będziesz martwa, ty mała... Eliza zostaje zeżarta przez Trexa, który obowiązkowo bez powodu drze mordy, bo trzeba. A Niebieska olewa przyjaźń Owena i też spierdala na wyżerkę. Goldband wraca do swojej pisanej na kolanie przemowy, kontynuując, że robienie źle jest złe. O, nigdy tak na to nie patrzyłem. I gdy oglądamy, jak dinozaury wkraczają do ludzkiego świata, Jeff wita nas w Jurassic World. Welcome to Jurassic World. A, to o to chodziło w tytule. Nadal głupie. Nie zapomnijcie zostawić suba i widzimy się w kolejnym szyderczym skrócie. Do zobaczenia! Przed wami szyderczy skrót filmu o świecie, w którym ludzie muszą walczyć z dinozaurami o dominację w liczbie minut na ekranie. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, nikomu nie stanie się krzywda, okej? Okay? To nie są ćwiczenia. Dziękuję pięknie. A teraz odgrzejemy kotleta z dinożarła po raz trzeci. No! God, please, no! Gdzieś w reklamie śledzi, rekinozaurus wystawia ryja, zeżerając wędkarzom krabowe paluszki, gdy picza w za dużych okularach wymądrza się, że dinożarły panoszą się po całym świecie, a ludzie handlują nimi na nielegalnych markietach. Więc niech zgadnę, kontrolę nad nimi przejęła korporacja Biosyn pod wodzą Siwej Pały, która prowadzi nad nimi zupełnie niepodejrzane badania farmaceutyczne, oczywiście zwożąc je do kolejnego sanktuarium, bo w każdej części musi być jakiś nadziany staruch z prywatnym parkiem narodowym. A tak w ogóle to nie jest stary Petera Parketa? Klaryna i koleżanka Szpara nielegalnie włamują się do nielegalnego ośrodka nielegalnie hodującego dinozaury w potwornych warunkach. Wygląda jak zwykły boks w korpo. I gdy zauważają słodziaka, który prawdopodobnie pójdzie na berlinki, wyciągają go stamtąd przy pomocy Franklina, a strażników walą z byka triceratopsy. Ale rano po magierzy rezygnują z tej partyzantki dla własnego bezpieczeństwa. Innymi słowy, czują już, czym ten sequel zajeżdża i spier... A tymczasem w górach Sierra Bombolada, Owen zamienia swojego Triumfa na kunia i zagania niesforne klamko łby, łapiąc jednego na lasso i robiąc swój kultowy gest uspokajania agresywnego żula, po czym odprowadza go, nie wiedząc, że są obserwowani przez postacie z Red Dead Redemption 2. Kiedyś na pewno dokończę tę grę, tylko jeszcze nie w tym życiu. Maisie po narąbaniu Jeffa rusza za most obejrzeć, jak zbłąkane fiutogłowy są eskortowane przez ludzi. Ech, szkoda, że prowadzą je do ubojni. A gdy wraca pod chatę, w której mieszka z Claire i Owenem, załącza jej się buntownicze nastawienie i najgrubszy brytyjski akcent we wsi. I po 4 latach rozmowy tylko z ludźmi o amerykańskim akcencie masz brytyjski? Gdy koniokrążca wraca na chatę i obściskuje się z Rudą, podgląda ich Niebieska, która jak się okazuje urodziła gówniaka, z którym poluje na słodkiego małego króliczka, bo nigdy nie zapominajcie, że natura to kawał. Przy ognisku Owen przypomina Maisie, że nie może wychodzić dalej niż za most, uzasadniając to tradycyjnym bo nie. I zjeżona odchodzi pooglądać, z kogo została sklonowana. Musi czuć się jak ten sequel. Na farmie w Teksasie para gówniaksów robi obrządek w swoim gospodarstwie. Nie są trochę za mali jak na takie przedsięwzięcie? Gdy nagle z pola wzbija się w powietrze ogromna chmara zmutowanej szarańczy i chowają się w szopie, po czym na miejsce dociera dinozaur z pierwszej trylogii, podejrzewając, że stoi za tym Biosyn, bo karalucha atakują wszystkie uprawy oprócz ich. Brzmi jak plan idealny, zaprojektowany przez idiotę. A gdy drugi dinozaur prowadzi wykopaliska dla milenialsów, Ellie niespodziewanie go odwiedza, pokazując,
pokazując szarańczę na metanabolu i namawiając, żeby pomógł jej zdobyć próbkę tego paskudztwa z laboratorium Biosyn jako świadek o wysokiej renomie, albo kompan od taniego dojenia nostalgii, po czym dorzuca, że dostała tam zaproszenie od samego Goldbluma i z początku niechętny Alan jednak pozuje do zwiastuna. Byłem pewien, że odmówi. Wylatują do tego bioskurły syna, a gdy smarkacz niebieskiej zabiera się za liska chytruska, zostaje złapany w sieć, a matka obrywa ze zderzaka, po czym jeden z jołopów strzela do Owena, żeby mógł go rozpoznać. Jaki uprzejmy młody przestępca. I na moście porywają też małolatę, więc stary lord sięga po dziurkacz do ciała i obiecuje niebieskiej, że jej smarka też uratuje, ale i tak dostaje pazurem po łapach. Ja bym to zdezynfekował. Gdy Franklin ogląda YouTube'a w CIA, dzwonią, że są na podwórku i pomaga im znaleźć miłego przestępcę, który zupełnie przypadkowo dobija jutro lewego targu za dinożarły i może tam też być Maisie, ale nalega, żeby nie robili nic sami. Prędzej jest szpagat na suficie, niż zobaczysz głównych bohaterów, którzy stoją bezczynnie. Ellie w czasie lotu zasypia na klacie swojego bohatera i wsiadają z samolotu, żeby wsiąść do Peptipoptera, którym lecą w Dolomity do Sanktuarium Siwego, ściemniającego, że tu nie chodzi o pieniądze, tylko o pomaganie ludziom. Jeśli podróbka Steve'a Jobsa tak mówi, po czym wpadają posłuchać, jak Jeff Gollum improwizuje jakąś pseudofilozoficzną pogadankę o dinożarłach i ludziach, którzy próbują kontrolować naturę za każdym razem ignorując zagrożenie. Może zamiast stać i pierdolić farmazony od dwóch filmów, sam coś tym zrobisz, ty pozerskał Wajzo. A później cichaczem potwierdza podejrzenia Ellie i daje im bransoletkę z dostępem do poziomu, na którym trzymają szarańcze, chociaż nie ma żadnego powodu, żeby mu go udostępniali. A Siwy właśnie tam wchodzi i słucha od doktorka, że ich skoksowana szarańcza wymknęła się spod pantofla i nie dość, że rozmnaża się na potęgę, to jeszcze nie chce zdychać. I nie zgadniecie, kto ją zaprojektował. Zarośnięty Henryk W, który też nie chce zdechnąć, odkąd zaczynali jeszcze w parku. I przekonuje, że muszą uśmiercić dotychczasowe robactwo, zanim spowoduje globalny kryzys z papu. Ale Siwy uspokaja go, że znaleźli dziewczynę i małego raptora, a zdaniem Bruce'a Lee są rozwiązaniem na wszystko. I na pewno nie z powodu, który byłby naciągany jak gacie grubej baby. Na Malcie Kesha odbiera dla siwielca Maisie i raptorka, którego drugim samolotem przemycił Han Solo dzisiejszych czasów, a Owen i Claryna spotykają się z Barrym pracującym dla CIA, który daje bezdomnemu 5 zł i otwiera im drzwi do nielegalnego targu. Dlaczego ja nigdy nie trafiłem na Supermanela? I gdy panoszą się po kantynie na Tatooine, Ruda oczywiście wpada w sraczu na Hansa Olo, któremu pokazuje zdjęcie Maisie, ale pali Jana, że jej nie kojarzy. A chłopaki podglądają z latryny, jak blond Such dobija Gila z oprychami na kolejny transport i gdy przekazuje im gotówkę. Dyskretny aparacik, może trzeba było wziąć teleskop Hubble'a. CIA FBI wkracza do akcji i zaczyna się pif-paf, po czym ciężarówka zostaje wykolejona i wypadają z niej skrzynki zawierające dinożarły na laser z poprzedniej części. Ach, znowu to gówno. A gdy łotrzyk jest zeżerany przez dinozarły, Owen wyciąga tylko, że Maisie zabrała dalej Kesha, zanim zostaje skonsumowany pół metra od niego, ale nie cofając się nawet o milimetr, gada do Rudej. Jaja ze stali albo mózg z dykty. A blondina każe nagle otworzyć klatki i za pomocą swojego magicznego lasera od PowerPointa wskazuje im cele. Po czym sama tłucze z Claire talerze w kuchni i macha przed nią nożem do chleba. Ale seksistowski film. Ale gdy Ruda używa paralizatora na żyrafy, obraża się, że on nie jest do użytku na ludziach. Serio, szlaufie? Wypruwa się jak stare gacie, że zabierają małolatę do Biosyna, gdy nagle pojawia się Dino i Flondra nasyła go na Rudą, która bez namysłu skacze i ucieka przed nim dachami parkurując. Bo pamiętacie, jak fantastycznie biegała w poprzedniej części? Urodzona freerunnerka. W końcu zupełnie przypadkowo zauważa ją Hans Solówka i oczywiście zmienia zdanie, jednak chcąc jej pomóc. I uciekają gotową do jazdy Nysom na lotnisko, gdy Owen ratuje Barego i wsiada na gotowy do jazdy motocykl. Łatwiej odjechać w tym filmie cudzym pojazdem, niż wypożyczyć hulajnogę w Warszawie. I po ucieczce przez miasto jak jakiś Tom Cruiser, w ostatniej chwili do nich dociera, wjeżdżając na pokład i pozbywając się ostatniego bydlaka motocykle. Po czym lecą w kierunku sanktuarium już jako najlepsi przyjaciele. Tak zawiązują się najbardziej poprawne politycznie przyjaźnie. Maisie dociera już do Biosynów, gdzie doktor Kudłaty tłumaczy, że tworząc niebieską dorzucił trochę jaszczurki, dzięki czemu mogła wydać potomstwo bez partnera. I okazuje się, że główniara nie została sklonowana, tylko tak samo urodzona przez Charlotte, która stworzyła ją ze swojego DNA. Bo najwyraźniej 40 kotów w mieszkaniu już jej nie wystarczało, a gdy uświadomiła sobie, że ma chorobę genetyczną, zmieniła DNA Maisie tak, żeby była zdrowa. I dlatego jest im tak potrzebna,
potrzebne, żeby mogli zbadać, jak jej stara to zrobiła, a później zmodyfikować DNA szarańczy tak, żeby zaczęło zdychać. Te gacie grubej baby trzymają się już tylko na jednej nitce. Dinozaury z parku zakradają się do tajnego poziomu, pobierając próbkę tego paskudztwa, podczas gdy siwy drze łacha z Jackie Chana, że pokazuje Maisie PowerPointa, w którym tłumaczy piksel po pikselu, jak mogą odwrócić kataklizm, który wywołali. Bo bez tej prezentacji sam nie ogarnia tego mega skomplikowanego planu. I gdy tamci sobie smęcą, Maisie wypuszcza betę na wolność, bo w tym ma kierwa doktorat. I gdy siwy uruchamia alarm, szarańcza wznosi się w powietrze i dinozaury ledwo stamtąd spierdalają, spotykając małolatę, z którą uciekają dalej razem. Tak zawiązują się najbardziej dochodowe crossovery. Dolatując do sanktuarium, Solo prosi o błogosławieństwo do lądowania, ale wiedzą, kogo ma na pokładzie, więc odmawiają. A siwy każe wyłączyć system ADS, umożliwiając pteroptakom latanie na ich wysokości, uzasadniając to argumentem scenarzystów na każdy idiotyzm. Nie do zripostowania. Samolot od razu atakuje prehistoryczny gołąb i zaczynają nurkować niczym Szambo Nurek, gdy Han Solosz ma dla ekipy niespodziewaną informację. Jesteś pewna? Nie mają spadochronu, więc Owen każe Klarynie się katapultować i odlatuje z krzesłem. A tamci lądują z ogromną prędkością w zamarzniętym jeziorze i następuje nagłe cięcie, więc ja bym się o nich nie martwił. Przydupa z siwego znajduje dinozaury, odkrywając przed nimi, że to on wtajemniczył Jeffa Golluma w niecne zamiary Biosyn i wysyła z nimi turboparówkę na lotnisko. Podczas gdy przy zwisającym rudzielcu pojawia się kurozaur, więc dyskretnie spada na mordę i chowa się w wodzie. Gdzie ona jest? Po czym wynurza się i odpływa jak fafik, a Owen i Solo oczywiście bez szwanku opuszczają wrak samolotu, gdzie zaczaja się na nich kolejne kurzaste bydło i w ostatniej chwili zamykają się w windzie, gdzie Solo rzuca, że też lubi rudę. I nie ma w tym nic dziwnego, rozumiecie? Siwa brocha, widząc co zrobili Alan i Ellie, obrażona wyłącza im zasilanie i są zmuszeni wysiąść na śródmieściu, po czym zwalnia Malcolma, wiedząc, że przekazał im klucz, więc zaczyna kolejną gównowartą tyradę. Zamknij mordę i zejdź mi z ekranu, pozerze. A Owen i Solo znajdują po nadajniku GPS, gdzie Claire zjebała się na łeb, ale zamiast na nią trafiają na widowiskową, 5-sekundową przepychankę między T-Rexem a nowym Alfą o zdechłą kozę. Czy ja wszedłem do Lidla? Przydupas pokazuje tej bezużytecznej łajzie, gdzie może spotkać dinozaury i Maisie, więc odpala swojego Jeepa i wjeżdża w stół. Pewnie, wszystko rozpier... Oni tymczasem, łażąc po kopalni bursztynu, zostają osaczeni przez lokalny gang i uciekają do wyjścia, które jest zamknięte. A Ian oczywiście nie zna kodu. Jesteś potrzebny w tym filmie jak mucha koło ucha. Ale na szczęście widzi ich Ramzes i po zrobieniu pipi pop otwiera bramkę. A Klaryna dociera pod chatkę z piernika, gdzie ratuje ją Owen znienacka, dusząc Niemca. Musiał dużo ćwiczyć. A siwucha, czytając newsa, że jego szarańcza dotarła już do Europy i Afryki, każe ją podpalić, ale uwalnia się na zewnątrz. Jeśli rozkminialiście kiedyś, jak wygląda wasza dupa po ostrym kepsie, to... I przez spadające kutasy z nieba staczają się na dół, idealnie na spotkanie z resztą postaci. Byli umówieni? Ale ich zjazd przerywa nagle pojawienie się największego mięsożercy w dziejach świata, którego na koniec i tak pokona T-Rex, mam rację? I jak zwykle są dla niego niewidzialni, dopóki nie hałasują, a gdy uciekają drabiną, Maisie zostaje uwięziona w jego paszczy. Ale na szczęście zostaje mu tylko przypałowy aparat na mordzie i mała ucieka, po czym robią mu bzyk bzyk w oczodoł i wkierwiony odchodzi. Pijany to do domu. Widząc, że wszystko płonie, siwucha uświadamia sobie, że nie ma wyjścia i będzie musiał ogłosić ewakuację, co postanawia uczcić, trząkając się jak epileptyk. A ekipa wymyśla, że muszą dostać się do Peptipoptera, ale najpierw trzeba uruchomić system odstraszania prehistorycznego ptactwa, żeby im się wśmygło, nie wpier... A ojciec Parkieta próbuje namówić Ramzeja na dalszą współpracę, ale tylko ostentacyjnie olewa oddanie jego książek do biblioteki i odchodzi. Dostanie upomnienie o zaległych książkach, zimny z ciebie skór. A ekipa przechodzi pod ziemiami do panelu sterowania, ale wyskakuje im error w Windowsie, że mają za mało mocy, więc Milfy ruszają przełączyć pstryczek od głównego zasilania i Owen też rusza na dół uratować dzieciaka niebieskiej, bo nie może go zabraknąć w sequelu. Laski schodzą na poziom z szarańczą, przerażone, jak bardzo jest tu nieposprzątane, po czym udaje im się zrobić pstryk, odcinając główne zasilanie łącznie z kiblem, którym podróżował siwy. Niestety, tym razem będziesz zmuszony samemu podacać sobie a tamci znajdują Betę i Maisie nagle zaczyna używać mocy z Indiany Jonesem, a Owen usypia ją strzałką, podczas gdy niuńki już zbijają piątki, bo zrobiły klik, ale uruchamia
sensie awaryjne zasilanie, więc szarańcze oczywiście ożywają. Nawet nie wiem, po co wam o tym wspominam, to takie oczywiste. Ale od razu biorą siekierę i odcinają ponownie zasilanie, dzięki czemu udaje się uruchomić ten zasrany system odstraszający ptactwo. Mam się cieszyć? Siwizna idzie tunelem, gdy zostaje osaczony przez gang rynnogłowych, które plują na niego jak na ostatniego menela i rozdziewiają paszczy, a potem nie wiadomo, co się dzieje. Może grają w szachy? Nagle do reszty dołącza Wu, wyglądający jakby zrobił siku na dywan i przekonuje, że może jeszcze odwrócić katastrofę z szarańczą, badając DNA Maisie i się zgadzają. Po czym zalatuje po nich Hans Solówka Peptipopterem, akurat gdy producenci zaganiają na ring T-Rexa i Giganotozaura, każąc im walczyć. To takie niehumanitarne. Nie szkoda wam pikseli? Po kilku wyzwiskach i szarpaniu drutów, o dziwo, T-Rex przegrywa. O nie, już na pewno się nigdy nie podniesie. Po czym producenci zaganiają na ring Kurozaura i gdy tamci się szturchają, dzieje się coś niesłychanego, w co nigdy mi nie uwierzycie. T-Rex ożywa. Nawet Jezusowi zajęło to 3 dni. Bez namysłu spycha ch**a prosto na szpikulce kolegi i bydlak od razu zdycha. Nawet nie wołajcie proktologa. A tamci ze sobą już nie walczą, tylko drą razem mordy, bo film się już kończy, więc nie trzeba. Po czym człowieki bezpiecznie odlatują, opowiadając prasie, co tam zaszło, a Solo zagaduje Rudą. Pamiętacie? Bo lubili zdać zardzewiałe pierogi. Alan i Ellie lecą w ślimaka, Utęk Klen wypuszcza zmodyfikowaną szarańczę, która ma unicestwić obecną, Owen zwraca niebieskie gówniaka, a martwa Charlotte wymądrza się, że jakoś musimy nauczyć się wspólnie żyć z dinożarłami. Nawet nie potrafimy żyć ze sobą, głąbie. Zostawcie suba, żeby nie było mi przykro i widzimy się w kolejnym szyderczym skrócie, łajzy. Do zobaczenia!